Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Cities Skylines z dodatkiem Naturalne Katastrofy i Mass Transit. Postanowiłem zakończyć jednak tą serię, dlatego że tak, jeżeli chodzi o to miasto, w zasadzie już od dwóch odcinków nic innego nie robię, tylko łatam po prostu i testuję różne możliwości tutaj właśnie, jeśli chodzi o ruch. Natomiast robi się coraz większe spaghetti i galimatias, jeżeli chodzi o ten ruch drogowy tutaj. No głównie wynikające z tego, że dopiero jakby, no w zasadzie to jest moje pierwsze miasto. Nie offline, że tak powiem, nie grałem w Cities za wiele. W związku z czym postanowiłem jednak po prostu podsumować ten odcinek w pewien sposób i cóż, i zakończyć tą serię. Bo moglibyśmy rzeczywiście przerabiać tutaj wszystko, ale to myślę, że nie będzie aż tak po prostu bardzo ciekawe. Przede wszystkim tak, jeżeli sobie popatrzymy, no tu mamy dzielnicę mieszkalną, w zasadzie cała ta lewa strona to jest, czy zachodnia strona to jest dzielnica mieszkalna. Tutaj jest troszkę usług. Tutaj powstały takie różne no, drobne, małe dzielnice mieszkalne na planie, powiedzmy, nie kwadratu, nie prostokąta, tylko takie bardziej wydziwiane z wielkim kraterem naszym po tym całym uderzeniu meteorytu, który wywołaliśmy. Tutaj jakaś zaczątek kolejnej dzielnicy. Wszystko jest pięknie i fajnie, tylko tak, tutaj mamy dzielnicę przemysłową, która na początku nam służyła w zasadzie. Najlepiej byłoby ją w tym momencie zlikwidować i zostawić tutaj tylko i wyłącznie dzielnicę mieszkalną. Podobnie tutaj, no tu można by zostawić kawałek dzielnicy przemysłowej, natomiast główną dzielnicę przemysłową zrobiliśmy tutaj z myślą, żeby ten fragment obsługiwał po prostu dzielnicy sypialnej, można tak powiedzieć, obsługiwał no właśnie ten tą część. Natomiast jak się okazuje, większość ludzi po prostu, jak się tutaj popatrzy, na przykład tu, gdzie są te korki, no to po prostu jedzie do tego miasta stąd, po prostu przenoszą się gdzieś tutaj. Przynajmniej tak było w poprzednim odcinku. No tu akurat wyjeżdżają. W związku z czym mamy słabo skomunikowane te dwa obszary. Najlepiej byłoby po prostu zrobić stację kolejki jakąś. A mogłoby to ewentualnie tutaj, no może troszeczkę rozwiązać sytuację, aczkolwiek nie wiem. Na razie i tak nas nie stać. Więc możemy chwilę jeszcze poczekać. Mamy problemy oczywiście ze zmarłymi, nie wiedzieć dlaczego. Prawdopodobnie ze względu na korki. No chociaż tutaj mają... To jest wysypisko. Tutaj mają cmentarz, więc nie rozumiem. Wykorzystanie cmentarza. Dostępność krematorium. No krematorium jeszcze nie mamy. Więc no... Można im tu zrobić jakiś kolejny cmentarz. Bo tu mają słabe pokrycie. O, na przykład coś takiego. Gdzie jeszcze był problem? Tutaj był gorszy dostęp. No tu przenosimy już, to nie będziemy w tym momencie robić. No i tu jeszcze ewentualnie można jeszcze jakiś jeden cmentarz wrzucić. No i to by było w zasadzie na tyle. Te cmentarze w tym momencie powinny załatwić sprawę. Dobra. No, tutaj oczywiście mamy problemy, że brak wystarczającej liczby wykształconych pracowników, no bo nigdy nie wybudowaliśmy uniwersytetu i ze szkołami mamy tak sobie. No cóż. 5 tysięcy to na razie nie mamy za dużo. 15 tysięcy. Ile nam brakuje do tego? 586. No może dociągniemy do kolejnego statusu miasta. Tu się ładnie widzę wybudowali. Mamy jeszcze zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. Hmm.
Tu już bym nie chciał budować, bo tu jest taki bardziej przemysłowy. No możemy te pagórki Koszutka troszkę rozbudować. Tak. Jeszcze tak. Hop. I tutaj dać zabudowę miską. Podciągnąć im wodę. Jak jest w ogóle... No, wodę mamy na granicy. Prąd może też na granicy, ale jeszcze od biedy może być. To powinno zapewnić nam trochę przyrost ludności i może przy następnym kroku kamieniu milowym będziemy mieli troszkę więcej kasy, więc może się jeszcze uda w tym odcinku tą kolejkę zrobić i zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na ruch. Przy okazji można by się zająć troszeczkę przebudową... Nie, linie autobusowe są... Tramwaj, autobus są nie takie złe. Tu jest taka fajna linia, która to obsługuje. No oczywiście tu jeszcze można by zrobić kolejną linię autobusową. Okej, tędy poproszę. No dobra, skoro chcesz w tym kierunku, to jedziemy w tym kierunku. Taki lokalny autobus dajmy. Czemu on tędy nie chce jechać? Tak. Tak. Ok. Taką lokalną linię autobusową. A kolejną można by zrobić na przykład... Zaraz, no. W tą stronę chcę iść. Nie tak. Może zacznijmy odtąd. Utwórz nową linię. Tak. Nie, bo to jest w przeciwnym kierunku. Dobra. I tu byśmy zrobili... O, na przykład tak. Niech sobie idzie. Tak. Tak. W zasadzie mogłaby iść nawet tutaj... w dzielnicy Grunwald. Tak. Tak. No. Tutaj poproszę przystanek. Tu jeszcze jeden przystanek. Tu przystanek i zakończ linię. Tu gdzieś się zaczynała. Te są nieskomunikowane, więc tu jeszcze można by zrobić taką jedną linię. O, koło stadniny niech naszej jeździ jakiś autobus. Trochę tutaj. Tak. 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 A gdzie ona się w ogóle zaczyna? Może tutaj ten skwer Robaków Czerni też, żeby miał jakiś autobus. A gdzieśmy zaczęli w ogóle tą linię? Tutaj, ok. To zrobimy, niech jadą jeszcze tak. I taki podwójny przystanek, zakończ linią, dobra. Tu mamy autobusy. Tu w zasadzie nie ma, ale na razie bym zostawił.
tu nie ma żadnego autobusu z pagórką, a Koszutka. Budynek został opróżniony. Ten. Okej, można go... Teraz można go przenieść. Jak już go mamy wybudowanego, to można go gdzieś przenieść. Nie wiem gdzie. Dajmy go gdzieś tutaj. O. Ci będą niezadowoleni, ale mają tu cmentarz, więc niech nie panikują. Dobra, byliśmy przy autobusach. Tu w zasadzie można dać lokalną jakąś linię, która będzie obsługiwała tą naszą dzielnicę przemysłową. Tak. 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 Ups. Co mamy? Stację uzdatniania wody i krematorium. Dobra. No w sumie możemy tędy puścić i tu go zakończyć. Będzie dodatkowy autobusik. Przez autostradę nie chcę puszczać. Chyba, żebyśmy zrobili taką ograniczoną kolejkę w tym momencie. To nam wystarczy wtedy funduszy. Jak tu mamy z funduszami? Dostaliśmy trochę kasy. Tramwaj nie, metro nie. Co to jest jeszcze? Kolej linowa. O. Albo kolejka. Pociąg, statek, nie. Metro, kolej linową chodziło mi. Kolej jednoszynową, nie kolej linową. Okej, co potrzebujemy tutaj do tego? Stacja kolejki z drogą, węzeł autobus, kolej jednoszynowa, węzeł metra, kolej jednoszynowej i tradycyjnej. Węzeł autobus. Ponieważ gdzieś tutaj mamy, ile to w ogóle kosztuje? 32 tysiące. No to musimy ostrożnie. Okej. W ogóle tak, najpierw byśmy zrobili... Czy to się gdzieś tu zmieści? Najlepiej by było gdzieś... O, tu się zmieści, tylko czy tutaj przerzucimy to na drugą stronę, tą kolejkę? To zobaczymy. Jak to w ogóle jest? Tu możemy coś takiego zrobić. Zróbmy na próbę. Nie wiem, czy tędy nie muszę w tym momencie po tej linii autobusowej pociągnąć, czy jak. Okej, zobaczmy. Aha, o to jest taka, że ona idzie w tym kierunku. Okej, to nie było najlepsze miejsce. Chociaż ja wiem. No właśnie, tu będzie troszkę mało miejsca, za stromo. Okej, a jakbyśmy... Momencik. Trzeba było najpierw robić linię, a później... Tu jesteśmy w stanie zrobić. To możemy przenieść tutaj. Kurczę, jakby się to dało obrócić. O, da się obrócić. Okej. Tak średnio.
Tu by było najlepiej, kurczę. Problem tylko w tym, że tutaj tej kolejki to tak łatwo nie... Czemu tutaj nie możemy zrobić tego? To miejsce jest już zajęte. Przez drogę pewnie. Zróbmy tak. Nie to chciałem. Teraz przenieś. O właśnie, coś takiego. Troszkę wyburzymy tutaj tych fabryk. Nawet bym to trochę dalej zrobił. Gdzieś tutaj. W ten sposób. O, droga. Od razu dajmy taką szerszą drogę tutaj. Tak, już nie będziemy się bawić w jakieś wąskie drogi. Ok. Zobaczmy, czy linie autobusowe się nam tutaj nie po... Nie, linia autobusowa jest. Myślę, że to będzie ok, tylko tam by trzeba było przystanek dodać. Nie, linia tramwajowa. Autobus. Tu niech będzie. Ok, bardzo dobrze. Kolejka, kolejka. O. Kurczę, to jakoś tak dziwnie jest, no ale myślałem, że tak, tu jest droga. Dobrze, to wzdłuż drogi idzie taki w tym momencie ta kolejka. Bardzo dobrze. Tylko, czemu nie mogę teraz nią wykręcić? Bo to powinno być takie coś. No przecież jest. Może bez drogi? Jeszcze raz. Dobra, teraz mu to pasuje. Z taką wąską drogą. Dobra, nie o taką mi chodziło, ale okej. Okay. Ach! Nie o to mi chodziło. No co jest, kurczę? Buldożer potrzebuje. Co jest? Czemu nie mogę tego zakręcić? Kręte tory są przecież. Nie chcę zrobić tych krętych torów? Dlaczego? Dowolne tory, proste tory. No teraz są proste, to jest ok. O, dobra. Coś się to narzędzie zawiesiło. Ok. Poproszę drogi. I czemu ja tego nie mogę zrobić tak? A właśnie, bo to musi być droga z torami. Czy ja tego tak nie mogę dołączyć normalnie? Kurczę, dziwne to jest trochę. Domyślam się, że to tak musi być. Niech to, kurczę, czemu to narzędzie nie chce działać? To jest proste. Coś takiego. To jak mam z tego zrobić w tym momencie zjazd?
nie do końca mi o to chodziło. Okej. Nie do końca mi o to chodziło. Żeby taki dziwny zjazd zrobić. Ale może się uda to jakoś naprawić. Dobra, krzywe jak nieszczęście, ale okej. Okej, tu jest taka dziwna ta droga. No i jak to wygląda? No dobrze, na razie wygląda jakoś tam. Więc teraz trzeba by zrobić, pociągnąć to gdzieś. Gdzie zrobić drugi? Gdzieś drugi byłby najlepiej zrobić tutaj, w tym miejscu. Tylko pytanie, czy mamy tyle kasy, żeby taką długą kolejkę sobie tu pociągnąć. Jak to jest zajęte? Nic tu nie jest zajęte. No dobra, skoro tak twierdzi, że jest. Czy 900? Teraz tak, nad autostradą bym chciał przerzucić kolejkę. Wow, to będzie kosztowne. Okej, wygląda trochę jak roller coaster. Dobra. Okej. Teraz zobaczmy, musimy mieć kolejny dworzec, na który nas nie stać. Węzeł autobus, kolej jednoszynowa. Stacja z drogą. Zrobimy na razie tańszą stację po prostu tutaj. A z drogą jakaś. Tu jest w ogóle jednokierunkowe, to akurat nie jest najlepsze. Gdzie są jeszcze tu autobusy? Tu w zasadzie są dwie linie, więc jakby tutaj zrobić. Tylko tu są z kolei szyny, tory tramwajowe. No dobra. Gdzieś im dać tutaj na przykład kolejkę. Przynajmniej jeden przystanek jak będzie. Ale chciałbym, żeby to docelowo można było przerzucić jeszcze na tą stronę. Tutaj którędy można ją pociągnąć. Tu będzie ciężko, bo tu już idzie tramwaj. Tu mamy wszystko jakby zabudowane do samego końca. Tędy moglibyśmy pociągnąć. Zakładając, że to wysypisko. Jakby. A jakby tu zrobić? 15 tysięcy, tylko nie starczy nam kasy. Dobra, czyli tu musi iść tędy kolejka. I następna powinna być gdzieś tutaj na przykład. O! Taka z drogą. Spróbujmy to tak zrobić. Co prawda, to pewnie robi hałas. Elektryczność, hałas 115, no właśnie. To może zrobimy tak. Stację z drogą. Tu zrobimy taką stację, tylko ją trochę odwrócimy.
odwrócić chciałem. Na razie w szczerym polu. A, elektryczność tu nie przetagujemy. To będzie problem. Czy jesteśmy w stanie... O, jesteśmy w stanie. Dobra. I kawałek drogi. Może nawet taką szerszą. Taka szersza jest bez sensu. Możemy zrobić taką zwykłą. Co to jest? Ze ścieżkami rowerowymi na przykład. No. Tu by było takie kiepskie to skrzyżowanie. Ale zróbmy tak. A tu zróbmy... Kasy brakuje. Spada liczba osób. Brak funduszy, 791. Musimy chwilę poczekać, a w tym czasie można by... A, właśnie, jeszcze wody trochę musimy pociągnąć. I można zrobić linię tutaj. Ten nie ma prądu. Jakimś dziwnym trafem pociąg znowu. No i... Mam nadzieję, że on może jeździć tak, jak to nie można znaleźć ścieżki. Przecież to nie jest jednokierunkowe, to ma być zamknięte połączenie? Może powinno być zamknięte połączenie, no nic. Okej, dobra. Z drogą. A, tu przerwaliśmy znowu. Ej, pociągi nie funkcjonują. No tak nie zrobimy łatwo. A czemuż tu jest taki... Aha, bo tutaj jest taki drobny problem. Tu mi się coś omsknęło, widzę. Dobra. O, no, znowu przerwałem oczywiście elektryczność. Dobra, naprawione. Nie do końca naprawione. Teraz naprawione. I teraz możemy dopiero zrobić... No, możemy czy nie możemy? No, co jest z tym przystankiem? Ma być zamknięte to jednak? W
Tutaj przystanek, ale to jest jakby nieciągły w tym momencie. Nie, jest jakiś po prostu. Nie rozumiem tego. Chyba, że ma być zamknięty obieg, że tak powiem. Możliwe, że musi być pętla i zamknięty obieg. Okidoki. A, bo tu jest z drogą i tu nie możemy pewnie zrobić. Tu wydaje się wszystko jest ok. O. A jeżeli zrobimy taki tutaj taką pętelkę. No. To mam tutaj coś takiego. Nie rozumiem tego w ogóle. Czemu nie mogę utworzyć linii? Stacja kolejki jednoszynowej, stacja z drogą, węzeł i tak dalej, i tak dalej. Może ten węzeł to niepotrzebnie żeśmy robili. To by rozwiązało sprawę, tylko co? Jak to ma być zapętlona jednak, no to nie będzie tak prosto. Bo to by trzeba było tu przerobić. I tu w ogóle nie ma miejsca, żeby wykręcić. Ale może by się zmieściło, czy ja wiem. Dobra, zostawmy to na razie. Okej, to będzie chyba koniec. Chciałbym jeszcze zdążyć po prostu w tym momencie. O, tu się nic nie zmieniło, tak żeby zobaczyć, czy ta, jak ta kolejka w ogóle funkcjonuje. Okej. Spróbujmy tak zrobić. Coś takiego. No właśnie, i tu będzie problem. Bo tu nie wykręcimy, choćbyśmy chcieli. A może? Może i wykręcimy. Brak funduszy. Zobaczmy, czy takie pętle będą funkcjonować. Bo jakby to funkcjonowało, to by to rozwiązało sprawę. Brak funduszy. Musimy poczekać trochę. Na fundusze. A będziemy w ogóle brali pożyczkę? Nie braliśmy pożyczki. Bierzemy pożyczkę. Nie będziemy czekać na jakieś po prostu rzeczy. A jeszcze może tak. Najpierw miałem tą drogę naprawić. Bo tu linia autobusowa jest odcięta w ogóle. Okej. Autobusy. No dobra, wyrównało się. Jest tu jakiś przystanek, jedzie naokoło. Dobra, może tak być. To nie przeszkadza. I kolej jednoszynowa. Kontynuujemy. To miejsce jest już zajęte. Ja nie chcę od dołu zaczynać, tylko chcę po prostu... O!
Tak. I zobaczmy, czy to pętle muszą być po prostu, żeby móc tu zrobić przystanki. Bo... No nie można. Jeden tu klikam. Drugi tu. Nie rozumiem tego. Połączone torami przystanki. Linia musi zataczać koło. A, to musi być koło, ale takie duże koło. No dobra. Skoro linia musi zataczać koło, to wydamy całą naszą kasę, żeby zataczała koło. No co jest? Chcę kontynuować. Czyli to jest większy koszt niż myślałem. Czegoś takiego. To zrobimy takie. Niepoprawny kształt, odległość. Okej. I dołączymy tutaj. No nie jest to idealne. Natomiast ta pętelka jest nam tutaj w ogóle niepotrzebna. Dobra, teraz możemy zrobić pewnie przystanki, tak? Dobra, chyba się dodał. I jeszcze raz zakończ linię. Jest. I przy okazji chciałem tutaj jeszcze zrobić drogę. A czemu nie mogę tutaj drogi zrobić? No, tu bym chciał dołączyć drogę. Okej. Autobus, 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 autobus. Przystanek. Okej. Niech tu jeszcze jeździ jeden autobus. A, bo to jest jednokierunkowa. Upsy. Dobra. To niech jedzie. Tak. 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 W ten sposób. W ten sposób. I zakończ linię. No. Teraz będą mieli tu przystanek po prostu. I jeszcze dodatkowa linia autobusowa będzie ich tu obsługiwać. Hop. Jeżdżą te metra. Jedzie, jedzie.
Przegląd linii 18-180. Dobra. No. To jest fajna kolejka, która łączy nam tą dzielnicę tutaj z tym. No to celowo można by jeszcze tutaj rozszerzyć w tym kierunku i to powinno załatwić troszeczkę te problemy komunikacyjne, przynajmniej częściowo. Ale tak naprawdę trzeba by przebudować większość tutaj tego galimatiasu. No nie jest tak źle. Tu się troszkę korkuje, no tutaj troszkę, bo jest ten zjazd taki bardzo intensywny. Tu się porobiło, widzę, bo do stacji kolejowej. Okej. No dobra, pozostaje zakończyć w tym momencie tą serię. Przyjrzyjmy się jeszcze raz naszemu miastu. Jeszcze ostatni rzut oka. Myślę, że następne miasto, jakie będę budował, będzie już bardziej sprawnie zrobione. Trochę się już nauczyłem, budując to miasto, jak ta gra funkcjonuje. Okej. Tak wygląda tutaj nasze miasto. Tu się korki niesamowite tworzą, wiatraki. Autostrada nadmorska czy nadrzeczna. Dzielnica przemysłowa. Same kominy dymią. Stacja kolejki. Możemy sobie popodróżować kolejką też. Na razie 8 pasażerów, więc nie jest to tak strasznie dużo. Pięknie. Trochę jak rollercoaster ta kolejka idzie. Zawijasów mnóstwo, ale cóż. Autobusy widzę tam jakieś jeździły. Okej. Okej. No i gdzie jest jeszcze tu nasza stadnina? Gdzieś była. Krater nasz wielki. Okej. Dobra. Bo już mamy ponad 40 minut. Więc myślę tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tej serii. Szczególnie tych, którzy dotrwali do końca i, że tak powiem, mieli cierpliwość do tych moich no nie za dobrych pomysłów. Znaczy generalnie miasto, budowa miasta szła bardzo dobrze i sprawnie. Do momentu, kiedy zaczęły się tutaj te problemy komunikacyjne, znaczy w zasadzie, kiedy zaczęliśmy tutaj budować tą nową dzielnicę przemysłową. No i wtedy wszyscy stąd chcieli przejechać tutaj, no i nagle się zrobił wielki galimatias i korek. Później moje próby, że tak powiem, robienia raz tak, raz inaczej, rozwiązywania sytuacji. Częściowo też pogorszyły, częściowo poprawiły sytuację. No i tak. No i cóż. No i tyle. Także dziękuję i zapraszam również do innych serii i być może w przyszłości też do kolejnej serii Cities. Cześć i do zobaczenia.